Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Mamy dzisiaj wtorek, 11 kwietnia. Znajduję się tutaj na dzierżawie. No i słuchajcie, rozsiałem tutaj normalnie rozsiewaczem do nawozów groch. No i przyjechałem teraz to trochę pouprawiać, zruszyć to. No i w ten sposób będę miał właśnie zasiany bezorkowo ten groch. Jeszcze zdarzają się właśnie gdzieś, kurde, takie niedobitki na wierzchu, ale to nic. On sobie poradzi. Wysiane mam jakieś około 300 kilo, na pewno 300-320 kilo na hektar. No i tak, to rozsiałem tutaj ten groch rozsiewaczem normalnie. Teraz już zacząłem uprawiać to agregatem. Mój agregat dwumetrowy. No i tak jeżdżę właśnie na te ile? 7 cm maksymalnie głębokości, 5-7, żeby tylko ten groch właśnie był tak do 5 cm głębokości. No i w ten oto sposób się bezorkował u siebie ten groch. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, zobaczymy, jakie będą schody w tym artystycznym nieładzie po kukurydzy. Dobra, założyłem sobie kamerę na głowę. Słuchajcie, no jest tutaj bardzo głośno, więc nie będzie mnie słychać. To jeszcze wam powiem tak, że jeździmy trzecim biegiem, jakieś 8 km, maksymalnie 9 na godzinę z tym agregatem. Tutaj mamy pod górę trochę, więc Władek ma ciężko już tym trzecim biegiem, ale daje sobie radę. No i co? No i zapycha się trochę, no bo tu dużo tych pozostałości po kukurydzy jest. No i tutaj mam już tą część zrobioną właśnie agregatem. Widać, że to ziarno leży jeszcze na wierzchu, ale ono sobie da radę. Nadają deszcze, także będzie dobrze. No i dzisiaj jest jeszcze taki plan, żeby przyjechać to tutaj opryskać herbicydem do glebówką. To może wtedy wam coś więcej nagram, a tak nagram, nie będę się nic odzywał, tylko po prostu nagram wam taki fragment, jak ja to robię, bo nic nie będę mówił, nie będzie mnie słychać, także jedziemy. Jak ja to sieję, co ja to robię, przecież to nie w tej kolejności powinno być i nie tak, takim sposobem, no ale ja sobie tak zaplanowałem, no i tak już robię. Nie chciałem tu orać, tak jak mówiłem na filmie z talerzowania, dlatego tutaj ten groch będzie w taki, a nie inny sposób. Właśnie o tym mówię, zapycha się tak. Ja to robię tak, że sobie cofnę do tego momentu i jeszcze raz to przejadę. Przód strach jest. Przydałyby się jeszcze ze dwa odciążniki chociaż naprzód do Władka, bo podrywa go.
zaraz będą pewnie komentarze, czemu ja tak nawracam. No bo tak mi się wygodniej robi po prostu. Tyle. Ja tam lubię się pokręcić. Mamy fajną dość pogodę. Mamy z 15 stopni, tylko że wiatr jest. Co gorsza, nadają trochę dzisiaj znowu przelotne opady. No i to mi nie bardzo pasuje, bo chciałbym opryskać tutaj od razu dzisiaj do glebówką. Nieforemne to pole. Tak jak mówiłem w tym filmie z talerzowania, nie jestem przyzwyczajony do takich pól. Nie jestem. Ja mam pole o długości 2 km, wąskie jest, ale jak jadę, to jadę. A tutaj to chwilę nawrotki, mnie to trochę denerwuje. Ale trafiło się, to trzeba było brać. Nagrać jakieś pięcie, ale dużo tędy chodzi, osób jeździ i trochę bałbym się, że jakbym ją zostawił, ja pojechał tam na drugi koniec, to w międzyczasie mógłby się ktoś nią zainteresować, dlatego wybaczcie, ale nic z zewnątrz nie nagram, też nie bardzo mam w sumie chęci i czas, żeby sobie latać z kamerą po polu. W tym samym czasie, kiedy ja tutaj uprawiam, Arek się grał u siebie. Ale Arek się tradycyjnie siwnikiem, poznaniakiem. On uprawia agregatem internacjonalem, a jego tata sienie 30 właśnie. Tylko ja robię na odwrót. Dzisiaj był prawie.
kupię działkę 80 arów, a Arek dzisiaj sieje i uprawia chyba 3 hektary. 3 hektary grochu Arek dzisiaj sieje. Także też tam zapierdziela. Robi chyba po 2 razy agregatem, czyli do uprawy ma jakby 6 hektarów, a do siania 3. W sumie nie wiem, jak tam u niego wygląda. On jest gdzieś tam na skuśkę, tak w polach. O, tam trochę widać na górze taki chmiel. To on tam właśnie jest teraz. To w linii prostej może z kilometr ode mnie, w półtorej. Także Arek też gdzieś tam działa. No i tak dobrze, że ja mam agregat ze starego kultywatora, a nie taki normalny z broną, bo tak to bym zepchany był od razu po pierwszych 5 metrach. Gwarantuję to. Oj, dobra. Słuchajcie, nie będę was tutaj zanudzał tym moim kręceniem się. Drugą część vloga nagram dla was, jak przyjadę tutaj pryskać. Mam nadzieję, że się dzisiaj to uda. Także ja się na ten moment rozłączam i widzimy się, jak przyjadę tutaj na pole z opryskiwaczem. Także trzymajcie się i zapraszam do drugiej części vloga.